Najpierw należy uruchomić stosowny program. Przycisk Start. Wszystkie programy. Grupa Microsoft Office. No i tutaj nasz edytor. W pierwszym rzędzie zapisujemy pusty plik. Na przykład tabela rozkładu zajęć. Wzorzec pokazuje nam układ strony o orientacji poziomej. Plik mamy zapisany, arkusz położony, rozpoczynamy pracę. Tytuł. Tygodniowy rozkład zajęć. Tutaj wpisujemy na przykład technik żywienia i usług gastronomicznych, ewentualnie technik mechanizacji rolnictwa lub też mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych. Przechodzimy enterem do nowego wiersza. I trzeba pamiętać, że tu, gdzie chcemy wstawić tabelę, musimy ustawić kursor. Powstanie ona w miejscu kursora. Wybieramy wstawianie. Tabela. Wstaw tabelę. Liczba kolumn naszej tabeli powinna wynosić 7. Liczba wierszy 9. Pozostałych części nie zmieniamy tego okna. Zostaje wstawiona siatka naszej tabeli. Rozpoczynamy jej formatowanie, a więc najpierw ustawiamy szerokości kolumn. Chwytamy, przesuwamy. Chwytamy. Przesuwamy. W tych rubrykach będzie nagłówek numer, domyślnie lekcji oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia. W kolejnych 5 kolumnach mamy kolejne dni tygodnia. Wpisujemy. Wszystkie nagłówki powinny być ustawione na środku, a więc klikamy z boku, zaznaczamy cały pierwszy wiersz, nagłówek tabeli i ustawiamy na środku. No, mamy problem z kolumnami. Z nazwami dni tygodni, one wszystkie powinny być jednakowej szerokości. Po co się męczyć przesuwanie, skoro można sobie poradzić prawym przyciskiem, właściwości tabeli, kolumny, preferowana szerokość. Z doświadczenia tutaj wiem, że powinno być to ustawione na 4 cm i 2 dziesiąte, czyli 4 cm 2 mm. Wszystkie kolumny są ustawione jednakową szerokość. Zaznaczamy całą tabelę.
decydujemy, że w niej będzie użyta czcionka ta o tym rozmiarze. Nagłówki tabel powinny być jednak nieco grubsze i większe. Damy tu 14, pogrubione, pochylone. Tabelka jest dosyć mikra, więc warto zwiększyć szerokości wierszy. Zaznaczamy prawy przycisk, właściwości tabeli, wiersz. Określamy jego wysokość na 8 mm, a więc 0,8 cm. Oraz ustawiamy wyrównanie w pionie w wierszach do środka, czyli w połowie wysokości wiersza. Potwierdzamy to. Widać wyraźnie, że w nagłówku ustawione jest to dokładnie na środku wiersza, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Występuje teraz kolejna opcja, wypełnienie tabeli. Wypełniamy numeracją kolejnych lekcji. Mamy ich tutaj 8. Ustawmy tą numerację na środku. Godziny wypełniamy zgodnie z tym, co obowiązuje w naszej szkole. Ja wpiszę przykładowo pierwszą godzinę. Tutaj, gdzie godziny są poniżej 10, wstawiamy 0 prowadzące, aby to wszystko równo się poukładało. No i teraz wypełniamy nazwami przedmiotów. Nazwy te uzyskujemy ze swoich notatek lub też ze strony internetowej szkoły. Przykładowo gdy nazwy przedmiotów są długie, używamy skrótów. Skrótów w miarę czytelnych. No jeszcze tutaj tytuł trzeba sformatować. Klikamy, zaznaczamy cały pierwszy wiersz. Użyjemy również czcionki kalibry. Jej wielkość ustawimy, powiedzmy sobie, na 18 punktów. Pogrubimy. Ustawimy na środku i z tej funkcji zażyczymy sobie, aby odstęp po tytule wynosił 12 punktów. Tak wygląda nasza tabela. Po wypełnieniu zapisujemy i kończymy pracę z programem.